temu, jak nie półtora, wydaliście teledysk do jednego z takich najbardziej rozpoznawalnych waszych hitów, czyli do piosenki Obrócz. Mhm. Dlaczego akurat w tym momencie? To był głupi pomysł. O, od razu powiem, bo to był pomysł naszego menadżera, którego już nie ma z nami. Pożegnaliśmy go, bo niestety w ogóle nam nie pomógł. To był pomysł tak naprawdę jego. Myśmy po prostu kiwnęli głową, że no, jak chcemy, no to po prostu zróbmy. Jest możliwość stworzenia obrazka i tyle. I tak mogę powiedzieć, że w szerszej perspektywie on nam nic nie dał, tak? Jest jakiś fajny po prostu obrazek i tak dalej. Pojawiły się tam osoby, pojawiły się tam osoby, które nas znały z tamtego okresu, które są właśnie starsze, które urosły i tak dalej. Ale ciekawszą historią był ten pierwszy obrazek, który powstał w programie Luz. Bo na tym teledysku mnie tam nie ma, bo ja się spóźniłem na pociąg i nie pojechałem z Gdańska do Warszawy na teledysk i reżyser musiał wpaść na pomysł, żeby umieścić jakoś wokalistę. No to kto zastąpi wokalistę? No ten, który ma długie włosy. A długie włosy miał wtedy nasz gitarzysta, Jacek Brandowski, i wszystko się działo za takim teatrze cieni, gdzie no miał długie włosy i udawał po prostu mnie, więc jest tu jakaś historia. Był to teledysk w bardzo fajnym programie Luz, który właśnie był takim programem młodzieżowym i fajnie, że tak po prostu został. Kiedyś jeszcze pamiętam, Jachu też robił jakiś taki teledysk ze zdjęciami z Jarocina, z jakichś różnych koncertów. Też fajnie wyszedł, ale gdzieś to tam siedzi na YouTubie. Jeżeli ktoś tam będzie sobie szukał, to może znaleźć.